11 sierpnia 2012 roku przy pomniku Hegla na Dorotenstrasse spotykamy się. Jest ekipa Telewizji Narodowej, jest Zbigniew Skatulski i przez telefon połączyliśmy się z panem generałem Grudniewskim. Dzień dobry, panie generale, czy nas słychać? Witam, witam panie majorze Polskich Drużyn Śląskich, dyrektorze Sendeckim. Panie generale, proszę powiedzieć, dzisiaj spotykamy się na Dorotenstrasse, w miejscu, gdzie stała, tak domniemywamy, że tutaj właśnie stała loża masońska, gdzie podpisano układ 23 listopada 1918 roku. I co dzisiaj w sprawie dialogu polsko-niemieckiego pan jako elita wojskowa Polski mógłby powiedzieć? Witam was wszystkich, twoich przyjaciół będących tam w Berlinie. Witam też słuchaczy Telewizji Narodowej. No i witam wszystkich przyjaciół. Więc mam takie zdanie, żeby... No przede wszystkim wam gratuluję, żeście zrealizowali ten plan i pojechaliście do Berlina i w tym znaczącym miejscu prowadzicie reportaż. A moim życzeniem i chyba nas wszystkich narodowców życzeniem jest, żeby kontakty między Niemcami a Polakami były uporządkowane i równorzędne. Wtedy będą uporządkowane i równorzędne, jeżeli ten dialog będzie prowadzony przez etnicznych Polaków z etnicznymi Niemcami. W innym przypadku będą to zakłamane dialogi albo nieprawdziwe. Także sądzę, że ta pierwsza pana wizyta w panie majorze w Berlinie, w tym znaczącym miejscu, no jest rozpoczęciem dialogu etnicznych Niemców z etnicznymi Polakami i chcemy to kontynuować i zapraszamy etnicznych Niemców, którzy zdają sobie sprawę, że silna Polska jest ważna dla pokoju w Europie i zapraszamy narodowych, silnych, etnicznych Niemców na marsz 11 listopada, na nasze święto niepodległości. Może to dla Niemców być takie święto dwuznaczne, ale dla nas jest jednoznaczne i chcemy, dążąc do pokoju światowego i do pokoju europejskiego, dążyć do tego, żeby państwa etniczne były rządzone przez władzę etniczną, która ich... Panie generale, dzisiaj widzimy tutaj Zbigniewa Skatulskiego, który się mężnie opiera o postument, na którym stoi po piersie Hegla. I Zbigniewie, kilka słów dla generała. No pozdrawiam pana generała. No, witam. I mam takie zdziwienie, że nie sądziłem, że ta postać Hegla będzie miała pomnik za swoją działalność. No tutaj stoję przed pomnikiem w tej chwili. Przypomnijmy, że Hegel był duchowym ojcem tych szatańskich postaci Marksa i Engelsa. Marksa i Engelsa, czyż nie tak, panie generale? I Lenina, co jest wydać. Wiem, że postacie Hegla znam jako filozofa, uczyłem się o nim i jego filozofii, ale te następne postacie są rzeczywiście szatańskie i wywarły złe piętno na naszej ojczyźnie i na sąsiednich krajach. I panie generale, no nie mogłem odmówić tej przyjemności panu. Pochwalę się, że tutaj właśnie na Dorotenstrasse, w tym miejscu, gdzie była loża masońska, wywiesiliśmy ten baner ufundowany przez pana generała. Baner Jan Kobylański walczy z antypolonizmem. Co pan no, na to? Pięknie. Zróbcie piękne zdjęcie, to poślemy to panu prezesowi Janowi Kobylańskiemu, gdyż on jest no, człowiekiem, naszym idolem, naszym wzorcem duchowym i wzorcem takim ideowym. Także sądzę, że sprawimy mu tym filmem, tym zdjęciem no, dużą radość, że my niesiemy jego sztandar Polski. Przypomnijmy, że pan prezes Jan Kobylański jest takim nieformalnym królem Polaków na uchodźstwie, czyż nie tak? Tak, tak. No to więc pan pułkownik Wasiak mówi, że jest drugim Polakiem po Janie Pawle II. Pan, panie majorze, mówi, że jest królem polskim nieformalnym. Więc ja przychylam się do tych obydwóch tez i popieram je. Tak jest, pan Jan Kobylański jest nieformalnym królem naszym, królem Polski.
Dla Telewizji Narodowej wypowiadał się pan generał Jan Grudniewski, a my kontynuujemy tutaj wypowiedzi. Przypomnę, że wypowiadał się pan Mirosław Orzechowski, pan Bartłomiej Kurzeja, pan Ludwik Wasiak, a my z ekipą, z panią Małgosią fotografem, ze Zbigniewem Skatulskim 11 sierpnia 2012 roku przybyliśmy do Berlina i spełniamy swój patriotyczny obowiązek, nawiedziwszy to miejsce, gdzie, jak domniemywamy, była stała loża masońska, gdzie uchwalono układ z Dorotenstrasse. Dla Telewizji Narodowej Eugeniusz Sendecki.